Narodowa Akademia Informacyjna zaprasza Państwa na wysłuchanie nagrania ze spotkania na temat Agentura Wpływu. Poprowadzi je dr Rafał Brzeski. Wieloletni dziennikarz i korespondent, pisarz, historyk, tłumacz. Polskie Radio, ABC, News, Baltimore Sun, BBC, a po upadku komuny korespondent kolejno Telewizji Polskiej i Polskiego Radia w Londynie. Historyk działań wywiadu i kontrwywiadu. Tłumacz m.in. KGB oraz archiwum Mintrochina. Były szkoleniowiec oficerów brytyjskiej policji. Wybitny specjalista w zakresie wojny informacyjnej i służb specjalnych. Doktorat uzyskał z dziedziny Media a Terroryzm. Obecnie prowadzi studia nad teorią wojny informacyjnej. Najlepsze lata musiał spędzić za granicą. Wygnany z Polski z paszportem i dobrą radą, by nigdy nie wracał. Współpracownik błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Doktor Rafał Brzeski był jednym z wykładowców podziemnego uniwersytetu organizowanego przez błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę w Dolnym Kościele na Żoliborzu w Warszawie. Zapraszamy na nagranie z tego spotkania. Nie pozwól, aby ta informacja się zatrzymała. Zrób kopię i podaj ją dalej. Agentura Wpływu. Agentura Wpływu to jest jedna z najpotężniejszych broni i nie tylko w wojnie informacyjnej, ale również we wszelkich działaniach wywiadu i kontrwywiadu, a przede wszystkim wywiadu. Ale na świecie nie ma nic nowego i albo w Biblii, albo u starożytnych Chińczyków to się zawsze znajdzie coś, co ma odniesienie do dzisiejszych czasów i nie myśmy wynaleźli, że tak powiem, proch, tylko wynaleźli to Chińczycy i nie myśmy wynaleźli, nazwijmy to, agenturę wpływu, ale już 2500 lat temu legendarny chiński strateg i teoretyk działań wojennych Sun Tzu zalecał w swoim traktacie Sztuka Wojny werbowanie agentury wewnątrz aparatu państwowego przeciwnika drogą korumpowania ludzi zajmujących stanowiska we władzach. Do dzisiaj jest to aktualne. Korumpuje się ludzi na stanowiskach, na wysokich stanowiskach i ich się zamienia ze swoich agentów wpływu. Przy czym od razu chcę wyjaśnić i za każdym razem to powtarzam, kto to jest agent. Agent to nie jest człowiek, który pracuje dla naszej służby. To jest zawsze obcokrajowiec. Człowiek, który pracuje dla naszej służby i jest obywatelem naszego kraju, obojętnie jaki to jest kraj, może być tajnym współpracownikiem, może być jawnym współpracownikiem, może być ekspertem, może być funkcjonariuszem, może być oficerem kadrowym, ale nigdy nie będzie agentem. Agentem jest zawsze obcokrajowiec. To się zafałszowuje obecnie, mówiąc na przykład agent CBA, czy tam agent na któryś z naszych służb. Dlaczego? Dlatego, że agent ma odpowiednie słowo agent i termin agent ma odpowiednie konotacje moralne. Śmierdzi po prostu. I po to, żeby rozmydlić różnice między tajnymi współpracownikami, to się ich nazywa agentami służby. Że to był agent SB. Nieprawda. Agent SB mógł być, ale jeżeli to było pionu Departamentu Pierwszego, czyli wywiadowczego, i był to obcokrajowiec. Agent CBA nie może być, jeżeli nie jest obcokrajowcem, nie jest agentem. Jest po prostu współpracownikiem albo pracownikiem kadrowym. I teraz Sun Tzu zalecał korumpowanie ludzi znajdujących się we władzach. Kilka lat po II wojnie światowej generalny sekretarz komunistycznej partii Wielkiej Brytanii, Harry Pollitt, apelował na wiecu lewicujących studentów Uniwersytetu w Cambridge, by nie zapisywali się do partii komunistycznej w żadnym wypadku, ale pracowali ciężko, uzyskiwali dobre stopnie, dołączali do rządzącej elity i od wewnątrz w niej służyli naszej komunistycznej sprawie. Czyli wprowadzanie swoich ludzi do elity władzy. Na przełomie XX i XXI wieku dyrektor FBI Louis Freeh uważał, że przez całe stulecia armie najeżdżały obce ziemie, by zdobywać nowe terytoria i podporządkowywać sobie ich mieszkańców. Ale obecnie
Przeciwnik ma nieco inny charakter, ale mimo to jest wyjątkowo niebezpieczny. Jest to bowiem wróg wewnętrzny. W dobie galopującego rozwoju technologicznego środków przenoszenia informacji i w dobie coraz bardziej skoncentrowanych mediów, których możliwości techniczne dają nie tylko globalny zasięg, ale także możliwość jednoczesnego oddziaływania na różne grupy językowe, albowiem mogą być ta sama stacja telewizyjna, telewizji satelitarnej globalnej, ale w różnych wersjach językowych, to walka o międzynarodową supremację nabiera nowego wymiaru. Jest to konfrontacja szczepionych w starciu rozumów i w której to konfrontacji decydującego znaczenia nabiera destrukcyjna umysłowość oraz pogarda dla dotychczasowych reguł gry. Rycerskość w wojnie w zasadzie skończyła się wraz z I wojną światową. Ja sobie tak chyba siądę w ten sposób. Też się będzie zbudzało. Czy będą Państwo słyszeli, jeżeli ja wyłączę ten mikrofon? Teraz będą mnie Państwo słyszeli dobrze, czy nie? To sobie podarujemy mikrofon. Ten dlatego będzie nam się wzbudzał z głośnikami. Rycerskość w wojnie skończyła się wraz z I wojną światową. Po I wojnie światowej mamy jako wyjątek w działaniach wojennych jakiś przejaw rycerskości. W tej chwili wszystkie dotychczasowe reguły gry poszły do kosza. Prowadzi się wojnę jak się chce. Torturowanie jeńców, kłamstwa, a przede wszystkim właśnie zakłamanie jak na maksymalnym poziomie. Naga fizyczna przemoc, to co było dotychczas w wojnach, ustępuje coraz częściej miejsca zafałszowanej informacji i manipulacyjnej perswazji. Broń jądrowa wprawdzie zmieniła dotychczasowe doktryny wraz z jej wprowadzeniem, albowiem dotychczas było wiadomo, że jeżeli jest front, na froncie się wygrało, no to się wygrało wojnę. A w tej chwili na wojnę można wygrać na froncie, ale co z tego, skoro wielkie miasta na tyłach daleko są zakładnikiem, bo na takie wielkie miasto, tak jak na Hiroshima lub Nagasaki, można rzucić bombę i zniszczyć olbrzymią populację. Zwycięska bitwa na froncie stała się bez znaczenia w tym przypadku. Tradycyjne natarcie, obrona, front straciły sens. Dlatego, że można drugiej stronie zadać cios powodujący miliony ofiar. Według oceny ekspertów zachodnich opracowanej w 1980 roku, skutkiem wymiany uderzeń nuklearnych między Związkiem Sowieckim a Stanami Zjednoczonymi byłoby ponad 30 milionów zabitych i około 45 milionów osób dotkniętych chorobą popromienną. Nic więc dziwnego, że Michaił Gorbaczow pisał w wydanej w 1987 roku książce Pierestrojka, że konfrontacja nuklearna nie jest już dobrym środkiem osiągnięcia celów Moskwy. Niesie bowiem katastrofalne zniszczenia, a korzyść ze zdobycia radioaktywnych ruin jest wątpliwa albo po prostu znikoma, albo żadna. Ma się tylko kłopot, co zrobić z tymi radioaktywnymi ruinami, na których teren nie można wejść. W zasadzie nie ma w takiej konstatacji Gorbaczowa niczego nowego, bo Sun Tzu 2,5 tysiąca lat temu oceniał, że szczytem umiejętności wodza jest podporządkowanie sobie wrogiej armii bez walki, a najwyższą kategorią zmagań jest atakowanie planów przeciwnika, paraliżowanie jego zamiarów, zanim nabiorą bardziej skrystalizowanego charakteru i staną się realnym zagrożeniem. No dobrze, ale jeżeli chce się likwidować kiełkujące niebezpieczeństwo lub rodzącą się wolę oporu, to trzeba o nich wiedzieć. I stąd jest tak przydatna agentura informacyjna, to znaczy ta, która zbiera informacje i donosi, co dzieje się wewnątrz przeciwnego obozu. A bezcenna jest agentura wpływu, która umożliwia oddziaływanie na przeciwnika już we wczesnej fazie procesów tworzenia planów i podejmowania decyzji. W procesie podejmowania decyzji w warunkach kryzysowych istotne są bowiem trzy podstawowe elementy. Wiedza o rzeczywistym potencjale i możliwościach własnego kraju,
Podobna wiedza o potencjale i możliwościach przeciwnika oraz wiedza o obrazie, jaki przeciwnik wyrobił sobie o naszym kraju. I ten obraz jest niesłychanie istotny, gdyż stanowi to podstawowy punkt odniesienia w podejmowaniu decyzji. To, jak, co wiemy, jaki mamy obraz przeciwnika, jest podstawą do podejmowania decyzji, jaki sposób walki z nim wybierzemy. Zadaniem agentury wpływu jest kształtowanie tego obrazu zgodnie nie tyle z rzeczywistością, co z intencjami mocodawcy agenta wpływu. Modelowy agent wpływu to jest grima, smoczy język z tolkienowskiej trylogii Władca Pierścieni. Jak Państwo czytali Władcę Pierścieni, to Państwo mogą pamiętać, że tam grima to był gad, o którym mówiono, że jest gad, który zatruwał myśli, mroził serce i osłabiał ciało króla. I wszyscy na dworze królewskim o tym wiedzieli, ale nikt nie mógł nic zrobić, albowiem ten gad, jak on pisze Tolkien, opanował królewską wolę. Ten gad, smoczy język, stąd jego przezwisko, smoczy język, był agentem wpływu. Kształtował poglądy króla na wiele spraw. Podpowiadał mu, podszeptywał mu różne działania. Znacznie mniej barwna definicja amerykańska określa agenta wpływu jako osobę wykorzystywaną do dyskretnego urabiania opinii polityków, dziennikarzy i grup nacisku w kierunku przychylnym zamiarom i celom obcego państwa. Inna amerykańska definicja za agenta wpływu uważa osobę, która subtelnie i zręcznie wykorzystuje swoje stanowisko, możliwości, władzę i wiarygodność do promowania interesów obcego mocarstwa w sposób uniemożliwiający zdemaskowanie tego mocarstwa, czyli potajemnie. Agentura wpływu należy do najskuteczniejszych i najtrudniejszych do wykrycia sposobów informacyjnego oddziaływania na przeciwnika. Agent wpływu postrzegany jest w swoim środowisku i społeczeństwie jako lojalny obywatel, który prywatnie albo publicznie głosi swoje poglądy. Fakt, że są one zbieżne z linią polityczną i zabiegami propagandowymi obcego mocarstwa, oceniany jest zazwyczaj jako zbieg okoliczności, nie wart głębszej analizy. Natomiast szkody wyrządzone przez agenta wpływu są potencjalnie ogromne, zwłaszcza jeśli jest on wysokim urzędnikiem państwowym albo uznanym autorytetem, albo znajduje się na stanowisku kontrolującym przepływ informacji. Do jakiego stopnia jeden agent wpływu może zmienić historię i układ sił w skali kontynentu całego, świadczy przykład Jamesa Klugmana. Pochodzący z żydowskiej rodziny, zamożnej rodziny, był aktywnym, studiował w latach 30. na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie był jawnym i aktywnym członkiem uniwersyteckiej organizacji Partii Komunistycznej oraz werbował lub wskazywał do werbunku agentów dla NKWD. Sam nie był zwerbowany przez NKWD, ale był tak zwanym, jak to się mówi, agentem werbunkowym lub agentem informacyjnym, który pokazywał: słuchajcie, ten człowiek nadaje się do tego, żeby go zwerbować, bo ma takie wady charakteru dla przykładu, albo takie zalety i on się może wam przydać. Jego preferencje ideologiczne i członkostwo w Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii nie były tajemnicą ani dla uniwersyteckich kolegów, ani dla brytyjskich służb. Kiedy podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow i wybuchła II wojna światowa, to Klugman zgodnie z wytycznymi Moskwy unikał służby wojskowej, udając, że jest to konflikt imperialistów, ale kiedy Niemcy zaatakowały Związek Sowiecki, to natychmiast stanął w obronie Moskwy. Zgłosił się do świeżo utworzonej tajnej służby kierownictwa operacji specjalnych. To była służba, której Churchill dał jedno zadanie: podpalcie Europę. Była to specjalna tajna służba stworzona dla wspierania ruchów oporu w okupowanej Europie, na kontynencie. Każdy kandydat podlegał wprawdzie sprawdzeniu przez Służbę Bezpieczeństwa, czyli kontrwywiad MI5 brytyjski, ale akurat w przypadku Klugmana okazało się, że on ma czyste konto. Jego teczka zginęła. Najprawdopodobniej została usunięta przez jakiegoś sympatyka Moskwy w MI5, czyli
kontrwywiadzie. W każdym razie Klugman został do SOI przyjęty, do tej specjalnej kierownictwa operacji specjalnych został przyjęty i wysłany do Kairu, gdzie odpowiadał za redakcję zbiorczych raportów misji łącznikowych o SOI przy oddziałach partyzanckich w Jugosławii oraz za sporządzanie analiz sytuacji politycznej na Bałkanach. Te wszystkie analizy opracowane przez niego w Kairze szły bezpośrednio do Londynu. Rząd brytyjski popierał w tym czasie czetników w Jugosławii, czetników Draży Michajłowicza, czyli Narodowy Ruch Oporu popierający króla Jugosławii. Ale i czetnicy skutecznie walczyli z Niemcami. Ale Klugman podbarwiał umiejętnie raporty dla Londynu lub wręcz fałszował meldunki z Jugosławii, przedstawiając czetników jako faszystów, a komunistycznych partyzantów Josipa Broz Tito jako jedyną organizację stawiającą opór Niemcom. Kiedy w 1943 roku Niemcy rozlepili na murach domów w Jugosławii plakaty oferujące 1000 marek w złocie za pomoc w ujęciu Michajłowicza i Tito, to do Londynu trafił rzekomo autentyczny plakat, na którym widniał tylko Tito. Michajłowicza z tego plakatu Klugman sprawnie wyretuszował. Kiedy w październiku 1943 roku czetnicy Michajłowicza wysadzili 4 mosty na linii kolejowej, strategicznej linii kolejowej Belgrad-Sarajewo oraz oczyścili zbrojnie z Niemców miasto Wyszehrad, to do Londynu trafił meldunek, że były to sukcesy ataków komunistów Tito, a nie czetników. Brytyjska służba bezpieczeństwa MI5 poznała prawdę, ale zbyt późno, bo po wojnie, kiedy Klugman wrócił do Londynu i kiedy po przyjeździe relacjonował swe działania przełożonym w siedzibie Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii. Chwalił się, że udało mu się zebrać w Kairze grupę sympatyków komunizmu i rozmieścić ich we wszystkich brytyjskich organizacjach wywiadowczych. Działaliśmy jak sito, mówił. Wszystkie informacje napływające z kraju, czyli z Jugosławii, szły przez nas i zadbaliśmy, żeby dalej poszły już odpowiednio przygotowane. Opowiadał nieświadom, tak zresztą jak jego rozmówca, że gabinet jest na podsłuchu Służby Bezpieczeństwa Brytyjskiej i że rozmowa obu panów jest rejestrowana. Transkrypt z tej rozmowy, stenogram z tej rozmowy ma 39 stron maszynopisu. Jest w tej chwili w archiwum. Klugman opowiadał, że po wielomiesięcznych staraniach i biurokratycznych manipulacjach przejął kontrolę nad doborem łączników kierownictwa operacji specjalnych zrzucanych na spadochronach do oddziałów partyzanckich w Jugosławii. Od tego momentu, kiedy on miał nad nimi władzę, nad doborem tych ludzi, do czetników wysyłani byli prymitywni nieudacznicy, a do komunistów ludzie sprawni i inteligentni obserwatorzy. W rezultacie od czetników nadchodziły wręcz śmieszne raporty, jak chwalił się Klugman, pisane przez pół analfabetów, a od partyzantów Tito pierwszoklaśne meldunki pisane przez około tuzin naszych ludzi. W efekcie byliśmy w stanie na podstawie naszych własnych brytyjskich źródeł udowodnić, że czetnicy stoją z bronią u nogi, a komunistyczni partyzanci Josipa Broz Tito skutecznie walczą z Niemcami. Konsekwentne i długotrwałe działania Klugmana sprawiły, że premier Winston Churchill nakazał w listopadzie 1943 roku wycofać poparcie i pomoc sprzętową dla czetników Michajłowicza i przerzucić wsparcie kierownictwa operacji specjalnych na komunistyczne oddziały Josipa Broz Tito. Bez brytyjskich zrzutów i politycznego poparcia ruch narodowy czetników zmarniał i został rozbity przez komunistów. Wprawdzie dekryptaże niemieckich depesz z rejonów Bałkanów, odczytywane w ośrodku kryptologicznym brytyjskim w Bletchley Park, to jest taka mała miejscowość w połowie drogi między Oxfordem a Cambridge, i tam korzystając z polskiej enigmy odczytywali niemieckie szyfry, i między innymi szyfry Abwehry również, i tam mieli ci kryptolodzy i kryptoanalitycy, którzy tam zgrupowani byli, dostęp do tych odczytanych depesz i im się nie zgadzało.
że tutaj jest raport, że walczyli komuniści Tito, a oni mają z niemieckich źródeł raport, że oddziały niemieckie zostały zaatakowane przez czetników Michajłowicza. Była potężna rozbieżność. No ale w brytyjskiej pragmatyce nie tylko służb, ale w ogóle administracji państwowej jest zasada, że nasze źródło wie lepiej. I że tak jak w BBC dla przykładu, trzeba mieć dwa, a jeszcze lepiej trzy niezależne źródła, żeby informację uznać za prawdziwą i wiarygodną, albo wiadomość od korespondenta BBC. Nasz człowiek wie lepiej. I skutkiem tej wiary właśnie w naszego człowieka, który akurat w tym przypadku Klugmana nie był naszym człowiekiem, był taki, że czetników, że poparto komunistów. Wielka Brytania poparła komunistów. Skutkiem było opanowanie Jugosławii przez komunistów. I skutek ten odczuwany jest w Europie do dzisiaj. Jeden człowiek to zrobił. Co lepsze, nawet nie agent NKWD, tylko po prostu sympatyk Moskwy, członek partii komunistycznej. Jeden facet to uczynił. Wystarczy jeden agent wpływu. Cała Europa Środkowa była zresztą w latach 40. ubiegłego wieku opleciona sowiecką agenturą wpływu. Prezydent Czechosłowacji Edward Beneš, w czasie wojny prezydent i po wojnie zaraz prezydent, uciekł z kraju do Wielkiej Brytanii po wkroczeniu wojsk niemieckich w 1938 roku dzięki finansowemu wsparciu NKWD i był pod naszym wielkim wpływem, jak twierdzą zaufani oficerowie w swoich wspomnieniach, zaufani oficerowie KGB. Szef czechosłowackiego wywiadu z tego okresu, pułkownik Franciszek Morawec, był pełnoetatowym agentem NKWD zwerbowanym przez naszego rezydenta w Londynie. Dlatego między innymi polski wywiad z Morawcem nie chciał mieć przed wojną wiele wspólnego z wywiadem czechosłowackim. Dlatego, że podejrzewano, wprawdzie przede wszystkim dwójka podejrzewała, że to jest spenetrowane przez Niemców, ale również dlatego, że podejrzewano, że są spenetrowani przez Sowietów. A się bardzo często zarzuca, dlaczego Polacy w 1938 roku nie pomogli Czechosłowacji. Bo mieli podejrzenie, że pomagają polskim wrogom, by pomogli, a nie Czechom i Słowakom. Król Rumunii, Michał, odwołał się do komunistycznych wojsk, żeby przeprowadzić antyniemiecki zamach stanu. W Bułgarii wpływy byłego przewodniczącego Kominternu Georgi Dimitrowa były olbrzymie. W sumie w Europie Środkowo-Wschodniej Moskwa miała bardzo korzystną sytuację i jak wspominał zaufany oficer NKWD Paweł Sutopłatow we swoich wspomnieniach, rządy emigracyjne nie mogły przeciwstawić się naszym wpływom Moskwy, i dlatego mogliśmy być elastyczni, pozwolić sobie na wybory w Polsce. I tak jest fałszowane. Ale mogli przynajmniej zachować pozory, że w Polsce były wybory. Dlatego, bo niczym nie ryzykowali. Mieli całą Europę Środkowo-Wschodnią pod politycznym wpływem. Do zadań agentury wpływu należy sterowanie władzami i opinią publiczną atakowanego kraju poprzez rozpowszechnianie odpowiednio dobranych informacji, dezinformacji, pojednawczych lub alarmistycznych opinii i argumentów oraz chwytliwych sloganów i słów wytrychów zastępujących wiarygodną ocenę faktu. Agentura wpływu ma sterować opiniami środowiska, w którym się obraca. Zadanie to wypełnia posługując się, jak to się mówi ładnie, eufemistycznie, technikami zarządzania postrzeganiem, co to znaczy oszukiwaniem ludzi, fałszowaniem rzeczywistości. Co w mniej politycznie poprawnych słowach można określić właśnie jako atrakcyjnie podane, ale fałszywe. Działalność agentury wpływu jest najskuteczniejsza w społecznościach rozchwianych i zdemoralizowanych, gdyż społeczności zwarte o ustabilizowanym porządku etycznym oraz jasnych i przestrzeganych normach moralnych mają niejako wbudowany odruchowy system samoobrony przed wrogim podszeptem. Rozumiał to szef wywiadu wojskowego japońskiej armii kwantuńskiej, generał brygady Doihara Kenji, który opracował w latach 20. ubiegłego stulecia
plan rozmiękczenia i opanowania kolejno Mandżurii, a później północnych Chin. Ten program rozmiękczania zasadzał się na potajemnym tworzeniu moralnej pustyni drogą spisków i zabójstw politycznych oraz korumpowania regionalnych urzędników chińskich. Czy to tam coś przypomina? Raczej tak. Doihara grał na wszelkich ludzkich słabościach i niezaspokojanych ambicjach. Podsuwał narkotyki, organizował domy publiczne dla wpływowych polityków, płacił łapówki. Program okazał się skuteczny. Na początku lat 30. Japończycy bez większych wysiłków opanowali Mandżurię, a kiedy pod koniec dekady przywódca chińskich narodowców, generał Chiang Kai-shek, zwołał Radę Wojenną, to wśród czterech obecnych był jeden agent Doihary. Korumpowanie, upadek moralności, granie na ludzkich słabościach i na ambicjach, znamy to z dzisiejszych czasów u nas, to samo. Chiński establishment był tak spenetrowany przez sieć Doihary, że w ciągu pierwszych 6 lat wojny japońsko-chińskiej za współpracę z Japończykami rozstrzelano więcej wysokich oficerów armii Chiang Kai-sheka niż za wszystkie inne przestępstwa razem wzięte. Na okres moralnego rozprzężenia i rozbicia tradycyjnych więzi społecznych po I wojnie światowej przypadają też szczególnie intensywne działania sowieckie. Lenin, Bucharin i Dzierżyński twórczo zaadaptowali doświadczenia carskiej ochrony zapisane w archiwach przejętych przez CK. Za pioniera tworzenia agentury wpływu uważany był Piotr Iwanowicz Raczkowski, szef zagranicznej agentury ochrony w Paryżu. Ta zagraniczna agentura paryska była praktycznie w czasach carskich wywiadem zagranicznym. Dlaczego? Dlatego, że ochrana nie była jedna, to nie była jedna organizacja. To się tak przyjęło mówić, że to jest ochrana. Ochrana to były jak gdyby biura regionalne. I było 5 takich podstawowych. Moskwa, Petersburg, Kijów, Warszawa i właśnie agentura zagraniczna w Paryżu. Przy czym Warszawa była na bardzo wysokim szczeblu. Ochrona warszawska ze względu na to, że miała pod opieką Polaków, a Polacy byli uważani przez Moskwę za element szczególnie wrogi i szczególnie niebezpieczny, a poza tym mający duże umiejętności spiskowania. Raczkowski w Paryżu opłacał sowicie i regularnie francuskich dziennikarzy piszących na zlecenie i umieszczających we francuskich czasopismach pochlebne artykuły o rodzinie carskiej oraz sytuacji wewnętrznej i gospodarczej Rosji. Poza tym kupował, subwencjonował lub w ogóle wydawał różne periodyki reklamujące, nazwijmy to w ten sposób, carską Rosję i carski system. Ale Raczkowski miał konkurenta na tym rynku francuskim prasowym w postaci Artura Rafałowicza, paryskiego przedstawiciela rosyjskiego Ministerstwa Finansów. Ten z kolei korumpował francuskie koła gospodarcze i dziennikarzy piszących na tematy gospodarcze. Płacił sowicie. Wydawał ponad 200 tysięcy ówczesnych franków miesięcznie na korumpowanie i na łapówki dla dziennikarzy i wpływowych autorytetów ekonomicznych. Za franka można się wtedy było utrzymać przez cały dzień. I to całkiem nieźle. Ale skutki były. Do 1914 roku 25% francuskich inwestycji zagranicznych ulokowanych było w Rosji, a tylko 9% we francuskich koloniach. Czyli na swoje terytoria wydawali mniej, prawie 3 razy mniej niż na inwestycje w Rosji, które później szlak trafił w wyniku rewolucji. Ale nie tylko carska służba budowała w drugiej połowie XIX wieku zagraniczną agenturę wpływu. W rejonach dzisiejszego Iranu i Afganistanu, gdzie ścierały się imperialne interesy Londynu i Moskwy, brytyjski konsul w perskim mieście Meshed, pułkownik McLean, opłacał sowicie z funduszów tajnej służby szeroką sieć mułów, kupców i lokalnych wataszków, którzy przekonywali, że rządy brytyjskie są lepsze od rosyjskich.
Muzułmańscy duchowni byli w szczególnej cenie, gdyż w Meshed mieścił się znany meczet, do którego pielgrzymowały tysiące wiernych, nawet z odległych okolic. W uzasadnieniu swoich wydatków, bo każdy się przecież musi rozliczyć z centralą, to Maclean pisał dla przykładu: Mułła Bashi służy nam wyjątkowo wiernie i pracowicie tłumaczy korzyści dla Persji płynące z przyjaźni z Anglią, a także szkodzi rosyjskim wpływom wśród swoich ziomków. Wówczas słowo mówione miało większe znaczenie niż słowo drukowane, dlatego, bo zasięg był niewielki, analfabetyzm na tych ziemiach duży, a o radiu nie w ogóle nie bawowy wtedy. Więc słowo mówione z meczetu, w meczecie, jeszcze do dzisiaj, ma niesłychaną wartość perswazyjną, wobec czego opłacanie mułów było korzystne dla interesów korony brytyjskiej. Z doświadczeń ochrony korzystała od swoich pierwszych dni CK, subsydiując dziesiątkami tysięcy funtów ukazujący się w Wielkiej Brytanii socjalistyczny dziennik Daily Herald, który odpłacił się z kolei mocodawcą w Moskwie w 1920 roku, kiedy przejął medialny patronat nad zorganizowanym przez skomunizowany Związek Zawodowy Dokerów Brytyjskich bojkot transportów broni i amunicji dla polskich wojsk broniących Polskę przed Armią Czerwoną. Głównym jednak narzędziem Międzynarodowego Oddziału Bolszewików był utworzony w 1919 roku Komintern, zwany też Trzecią Międzynarodówką. Wiktor Suworow bardzo barwnie określa, zresztą jak z charakterystycznym dla siebie językiem, określa, czym był Komintern. Że była to międzynarodowa organizacja sprzedajnych łajdaków i wyrzutków, gotowych na rozkaz Kremla walczyć przeciwko interesom własnych krajów i narodów. Brytyjski delegat na drugi zjazd Kominternu określił zadania tej organizacji jako wpajanie przekonania, że komunistyczna Rosja jest nie tyle źródłem nauki, co miejscem najświętszym ze świętych, przed którym należy paść na twarz jak wierny muzułmanin modlący się w Mekce. Komintern posiadał oddziały w różnych krajach, a zadaniem każdego z nich było tworzenie i mobilizowanie sieci agenturalnej, a przede wszystkim agentury wpływu. Nie tylko informacyjnej, ale agentury wpływu. W straszliwym okresie kolektywizacji rolnictwa, tak zwanego rozkułaczania i wymuszonego głodu, który pochłonął miliony ofiar, rolę szczególnie haniebnej agentury wpływu odegrali czołowi zachodni intelektualiści, politycy i dziennikarze, którzy bezwstydnie przyczyniali się do tragedii, naiwnie lub z rozmysłem wychwalając wspaniały eksperyment sowiecki i przekazując wypaczoną i złudną i fałszywą wersję katastrofy wielkiej głodowej w Rosji. O nich właśnie mówił Lenin, że są to pożyteczni idioci. Kiedy na Ukrainie i północnym Kaukazie umierający z głodu nie mieli siły grzebać zmarłych i notowano liczne przypadki ludożerstwa, irlandzki dramaturg i myśliciel George Bertrand Shaw zapewniał: nie widziałem w Rosji, który pojechał do Rosji, nie widziałem w Rosji ani jednej niedożywionej osoby, młodej lub dorosłej. Dwukrotny premier Francji, Edouard Herriot, kategorycznie zaprzeczał kłamstwom burżuazyjnej prasy, która twierdziła, że w Związku Sowieckim panuje głód. Moskiewski korespondent nowojorskiego New York Timesa, Walter Duranty, który za swe reportaże z Rosji otrzymał w 1932 roku Nagrodę Pulitzera, z pozycji wiarygodnego świadka wydarzeń, przekonywał, że każde doniesienie o głodzie w Rosji jest przesadą lub złośliwą propagandą. Brytyjscy piewcy socjalizmu Beatrice i Sydney Webb strofowali ukraińskich chłopów za podkradanie ziaren z kłosów, co w ich opinii było bezwstydną kradzieżą kolektywnej własności. Ci ludzie się bali kłos przenieść w kieszeni do domu i na polu kradli ziarna z kłosu, żeby z głodu.
a Beatrice i Sydney Webb z foteli swojej posiadłości w Wielkiej Brytanii strofowali ich, że jest to bezwstydna kradzież kolektywnej własności. Pod batutą takich autorytetów chór apologetów robotniczo-chłopskiej władzy był tak liczny i hałaśliwy, że zagłuszał skutecznie głosy prawdy i rozsądku, narzucając jedynie słuszną interpretację wydarzeń i politycznie poprawny obraz sytuacji wewnętrznej w Związku Sowieckim. Wirtuozem organizowania sowieckiej agentury wpływu w Europie Zachodniej był Willy Münzenberg, jeden z założycieli Komunistycznej Partii Niemiec. On zakładał lokalne oddziały Kominternu oraz kluby i stowarzyszenia, które były jak gdyby emanacją Kominternu pod niewinnymi etykietami, a które on nazywał cynicznie klubami niewiniątek. I instruował: musimy mieć w ręku artystów i profesorów, wykorzystać teatry i kina, by szerzyć za granicą doktrynę, iż Rosja gotowa jest poświęcić wszystko, aby utrzymać pokój na świecie. Chodziło o to, żeby pozyskać ludzi wpływowych i żeby oni oddziaływali jako agentura wpływu później na ludzi innych, na swych współobywateli. Münzenberg dysponował olbrzymimi sumami, które wykorzystywał do bardziej lub mniej skrytego manipulowania wydawnictwami, redakcjami gazet lub wytwórniami filmowymi. Wówczas książki, gazety w latach 20. i 30. i film były głównymi mediami. Jeszcze radio było w powijakach, a o telewizji dopiero myślano. Ile wydawnictw i wytwórni filmowych i gazet miał w kieszeni Münzenberg, do dzisiaj nie wiadomo. Wiadomo, że bardzo dużo, ale ile, nie udało się nikomu jeszcze z historyków policzyć. Ale jego największym osiągnięciem było utworzenie w 1933 roku w Paryżu Światowego Komitetu Pomocy Ofiarom Niemieckiego Faszyzmu. Pozornie była to niezależna, pozarządowa i ponadpartyjna organizacja filantropijna. Przewodniczącym międzynarodowego zarządu był Lord Marley, członek brytyjskiej Izby Lordów i postać w świecie politycznym brytyjskim, a nawet europejskim. Prezesem był Albert Einstein. W rzeczywistości jednak paryski sekretariat komitetu zarządzany był przez komunistyczną klikę Münzenberga. Światowy Komitet Pomocy Ofiarom Niemieckiego Faszyzmu patronował wydanej w 1933 roku brunatnej księdze hitlerowskiego terroru i spalenia Reichstagu, uważanej obecnie za najskuteczniejszą publikację propagandową w historii Kominternu. Ta książka miała olbrzymi wpływ. Była tłumaczona na ponad 20 języków. Została przetłumaczona od japońskiego po jidysz. Cała lewica światowa to uważała to za prawie za Biblię. A była to piękna manipulacja. Bardzo umiejętna. Okładkę zmanipulowano tak bardzo zgrabnie. Albert Einstein ze zdumieniem stwierdził, teraz sobie zacytuję: moje nazwisko zostało wydrukowane w angielskim i francuskim wydaniu w takim miejscu, że wyglądało, jakbym to ja napisał tę książkę. To nieprawda. Nie napisałem w niej ani jednego słowa. Ale w księgarni było Albert Einstein i brunatna księga hitlerowskiego terroru i spalenia Reichstagu. No to się kupowało, tak i czytało, sądząc, że to ten wielki fizyk. W konsekwencji brunatna księga przysporzyła sowieckim służbom wywiadowczym więcej kandydatów do werbunku niż jakakolwiek inna publikacja. Przyczyniła się również do dużej zmiany w myśleniu sowieckiej służby ówczesnej, wywiadowczej. Ja będę używał skrótu NKWD, dlatego że to było wtedy OGPU, GPU. Zmiany były, etykiety były coraz częstsze, ale albo czekista, albo NKWD. Początkowo najpierw CK, a potem NKWD, nazwijmy to od razu skrótem, bo trochę później nazwa NKWD została użyta, chciała i próbowała uplasować własnych oficerów
Rosjan lub sowieckich Żydów, rosyjskich Żydów, w różnych strukturach władzy krajów zachodnich, przeznaczając na to jako tak zwanych nielegałów, czy ludzi na fałszywych papierach, z fałszywymi biografiami, przeznaczając na to olbrzymie sumy, żeby dając im na wystawne życie towarzyskie, na to, żeby awansowali i weszli do elity danego kraju. I to się nie udawało. I w końcu w latach 30. równolegle mniej więcej z tą brunatną księgą w Moskwie opracowano kolejny plan, żeby zamiast wprowadzać własnych ludzi, co jest bardzo trudne, to werbować ludzi, dzieci lokalnych polityków, urzędników państwowych, wpływowych osobistości, autorytetów akademickich i tak dalej. Albowiem wyszli z założenia w Moskwie bardzo słusznego, że dzieci z elity, ludzi z elity danego kraju szybciej awansują w hierarchii państwowej i to nie budzi podejrzeń. No najwyżej ktoś powie, no ma wujka i ma plecy, tak? Albo ma tatusia i ma plecy. Ale to, że on awansuje szybko, nie jest, nikogo nie dziwi. W związku z czym można tak sterować tym człowiekiem zwerbowanym, żeby on szybciej awansował. Można mu w tym awansowaniu pomagać. I w związku z czym szybko dojdzie do wysokiej pozycji w hierarchii danego państwa i albo będzie informował nas o tym, co dzieje się w tym państwie, elicie władzy, albo będzie oddziaływał jako agent wpływu na tą elitę władzy. Przykładem takiego agenta właśnie, bardziej wpływu niż agenta informacyjnego, jest młody Amerykanin wykształcony w Cambridge, Michael Strait, dziedzic olbrzymiej fortuny, który tysiącami dolarów wspierał komunistyczną partię Stanów Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii dziennik Daily Worker. On się dał zwerbować z entuzjazmem NKWD. Prowadzący go nielegał, Arnold Deutsch, w raporcie o postępach w indoktrynacji młodego milionera radził przełożonym na Łubiance. On jest przekonany, że pracuje dla Kominternu. I jeszcze przez jakiś czas należy go utrzymywać w tym mniemaniu. Po prostu oszukiwano tego młodego chłopaka. On myślał, że pracuje dla wielkiej idei międzynarodowego komunizmu, a pracował dla Moskwy, dla tajnej służby Moskwy. Przy czym Strait nie był tuzinkowym agentem i bardziej agentem wpływu niż agentem informacyjnym. Albowiem jego rodzice przyjaźnili się z Franklinem i Eleonorą Roosevelt. Ojciec był znanym bankierem o szerokich znajomościach, a matka właścicielką wpływowego pisma New Republic. Do dzisiaj zresztą wydawanego. W przesłanej moskiewskiej centrali rekomendacji podkreślono, że Strait ma licznych krewnych na wysokich stanowiskach w przemyśle, w tym w przemyśle lotniczym, a jego potencjalne możliwości wywiadowcze, a przede wszystkim wywierania wpływu są olbrzymie. Moskwa dostrzegała ten potencjał i zalecała prowadzącemu oficerowi. Trzeba się nim opiekować, a co ważniejsze, edukować go, żeby przekształcić go w naszego człowieka, przebudować jego mózg na nasz sposób. To jest budowanie agentury wpływu. Przebudowanie mózgu na nasz sposób. W Wielkiej Brytanii kampania pozyskiwania młodych ludzi z elity danego krajowej, najbardziej znany rezultat tej kampanii to jest tak zwana piatiorka, czyli tych pięciu najbardziej znanych agentów z Cambridge. Kim Philby, Guy Burgess, Anthony Blend, Donald McLean oraz John Krenkos. Nie byli oni jedynymi głęboko zakamuflowanymi agentami Kremla. W Wielkiej Brytanii historycy do dzisiaj identyfikują ludzi, którzy pracowali w latach 30., już dawno zmarli, ale dopiero dzisiaj wychodzi czasami drogą żmudnego dochodzenia z różnych źródeł historycznych, kto pracował wówczas dla Kremla. Podobnie w Stanach Zjednoczonych. W końcu 1944 roku
Dwa miesiące po nominacji na sekretarza stanu Edward Stettinius, zaufany człowiek Franklina Delano Roosevelta, wyjechał wraz z prezydentem do Jałty na konferencję Wielkiej Trójki. Stettinius był świetnym biznesmenem i zaufanym człowiekiem prezydenta, przyjacielem, ale miał bardzo mierne pojęcie o polityce międzynarodowej, a nawet o geografii. A tymczasem w Jałcie miano decydować o przyszłym kształcie Europy Środkowo-Wschodniej i o przyszłości Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wobec tego Stettinius wziął ze sobą swojego doradcę, uznany autorytet w Departamencie Stanu, czyli Algera Hissa, który podpowiadał w Jałcie szefowi i prezydentowi, jak powinna funkcjonować ONZ oraz kto powinien kontrolować powojenną Polskę i co robić z Niemcami. Rzecz w tym, że Alger Hiss był od wielu lat agentem sowieckiego GRU, co wyszło na jaw dopiero po wojnie. W 50 roku Hiss został skazany na 5 lat więzienia, ale skutki jego wpływu na amerykańskich polityków najwyższego szczebla w Jałcie odczuwamy nad Wisłą do dzisiaj. Też jeden agent wpływu. Zresztą, proszę Państwa, kiedy Brytyjczycy i Amerykanie negocjowali przyszły kształt, jak ONZ-u, który miał powstać, Organizacji Narodów Zjednoczonych, to rokowania ze sobą prowadziły dwaj eksperci, jeden z Foreign Office z Wielkiej Brytanii, a drugi z Departamentu Stanu amerykańskiego. I dopiero wiele lat po wojnie wyszło, że obaj byli agentami sowieckimi. I między innymi taki jest tego skutek, że Związek Sowiecki, Moskwa miała trzy głosy w ONZ-cie, prawda? Ukrainy, Białorusi i Rosji. I Związku Sowieckiego. Trzy głosy nie, a nie jeden, który przynależył do każdego kraju. Stany Zjednoczone miały jeden. Wielka Brytania miała jeden, a Związek Sowiecki miał trzy. Opierając się na doświadczeniach Światowego Komitetu Pomocy Ofiarom Niemieckiego Faszyzmu, zaraz po kapitulacji III Rzeszy, bo Komintern został rozwiązany, bo już był tak, że tak powiem, zdemaskowany do tego stopnia jako przedłużenie agentury Moskwy, agentury wywiadowczej, że zażądano, żeby jednak od Stalina i wymuszono na Stalinie, żeby rozwiązać, a Stalin rozwiązał Komintern. Potem stworzył coś takiego, Kominform, ale to też szybko zostało rozwiązane, a po wojnie okazało się, że wszystko jest niepotrzebne, albowiem Moskwa zaraz po kapitulacji III Rzeszy przystąpiła do montowania jeszcze szerzej zagrojonej sieci i jeszcze bardziej zakamuflowanej. W 1945 roku powstały Światowa Federacja Związków Zawodowych, Międzynarodowa Demokratyczna Federacja Kobiet oraz Światowa Federacja Młodzieży Demokratycznej. Rok później dołączyły do nich Międzynarodowa Organizacja Dziennikarzy, Międzynarodowa Organizacja Radia i Telewizji, Międzynarodowe Zrzeszenie Demokratycznych Prawników, Międzynarodowy Związek Studentów, Światowa Federacja Pracowników Nauki i Światowa Federacja Związków Zawodowych. Wszystkie sponsorowane i finansowane przez Moskwę. Wszystkie z pozoru organizacje międzynarodowe niezależne. Charakter tych organizacji świadczy o głównych kierunkach działania Kremla. Pierwsze, opanowanie umysłów niedoświadczonej politycznie, ale łatwo angażującej się emocjonalnie młodzieży. To były dwie organizacje bezpośrednio związane z młodzieżą, plus pośrednio nauczycielska i akademicka. Kontrolowanie mediów. To była organizacja dziennikarska, radia i telewizji oraz pośrednio nauczycielska. Zdobycie wpływów i informacji w świecie nauki. To była organizacja akademicka i nauczycielska. Utrzymanie kontroli nad związkami zawodowymi to była Światowa Federacja Związków Zawodowych. Wszystkie te organizacje koncentrowały swe działania na aktualnych lub przyszłych środowiskach opiniotwórczych, których członkowie albo już wchodzili w skład elit narodowych, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, albo mieli znaleźć się w nich w przyszłości, czyli studenci i młodzież. O
Operacje oddziaływania na świadomość nabrały takiego impetu, że w latach 50. powołano w ramach pierwszego zarządu głównego KGB, czyli wywiad zagraniczny, specjalny departament D, który w latach 60. przemianowano na departament A od terminu rosyjskiego aktywny mieroprijatia, czyli środki aktywne. Bo tak całą wojnę informacyjną taki Rosjanie nadawali termin, że to są środki aktywne. Środki te nabrały tak znaczenia, że w 70. latach Departament A podniesiono do rangi służby, której etat przewidywał szefa w randze generała KGB. To było bardzo wysoko. A czym się zajmowało? No to dajmy przykład. W roku 1984, po wyborze Jana Pawła II na papieża, plan pracy pierwszego zarządu głównego KGB przewidywał rozszerzenie operacji przeciwko Watykanowi, albowiem polski kościół umacnia swą pozycję w państwie i starania te mogą być rozszerzone na inne kraje socjalistyczne. To są cytaty właśnie z tego planu pracy. Obawiano się w Moskwie, że rozszerzone zostanie na Węgry i na Jugosławię. Dla przeciwdziałania tej polityce w KGB zaplanowano szeroko zakrojone środki aktywne, których celem będzie zdyskredytowanie Jana Pawła II, rozbudzenie niesnasek w kościele oraz osłabienie autorytetu papieża. Szczegółowa i ściśle tajna instrukcja numer 733, datowana z grudnia 1984 roku, a zatytułowana Praca nad Watykanem, już podaje szczegóły, czym miano się zajmować. A zwłaszcza ściśle tajna ocena numer 2182, to dokumenty, które wyciekły i są opublikowane, zostały opublikowane na Zachodzie. To Oleg Gordijewski je wyniósł, kiedy przechodził na brytyjską stronę. I podkreślano w tych dokumentach, że osobiste antykomunistyczne i antysowieckie, jak to stwierdzono, przekonania Jana Pawła II muszą być zneutralizowane. A jaką drogą? Trzeba przekazywać czołowym grupom w Kurii Rzymskiej i osobiście Janowi Pawłowi II sygnały, że próby rozszerzenia sfery działań Kościoła katolickiego w systemie społecznym i państwowym krajów socjalistycznych są uważane przez te kraje za ingerencje w sprawy wewnętrzne. Czyli słuchajcie papież, nie mieszajcie się w nasze sprawy, bo grzebiecie nie tam, gdzie trzeba. Trzeba wykorzystać wszelkie istniejące niesnaski wewnętrzne na Watykanie, każdy przejaw niezadowolenia wpływowych kardynałów, czyli trzeba dzielić Kościół. Trzeba inspirować apele środowisk katolickich do Jana Pawła II i Kurii Rzymskiej, żeby przestał się zajmować zagrożeniem komunistycznym, a zaczął się interesować walką z głodem i ubóstwem oraz walką o pokój. Przeciwdziałać rozszerzaniu kontaktów między Watykanem a Cerkwią Prawosławną. A przede wszystkim trzeba przeciwdziałać powstaniu Światowej Organizacji Młodych Katolików, żeby się ta zaraza katolicka nie roznosiła po świecie. Trzeba dyskredytować Jana Pawła II jako protegowanego najbardziej reakcyjnych kół Zachodu. Starsi z Państwa, moje pokolenie pamięta prasę, kiedy insynuowano, że Jan Paweł II w komunistycznych gazetach to jest agent CIA. No, przynajmniej jeśli nie agent, to współpracujący z CIA. Co było zresztą jednym z punktów tejże instrukcji, która nakazywała demaskować współpracę między przedstawicielami Watykanu i organizacji Kościoła katolickiego, a CIA i służbami specjalnymi państw NATO. I w zakończeniu instrukcja zaleca, a właściwie poleca, podjąć kroki dla bardziej systematycznego wykorzystania posiadanych już źródeł agenturalnych oraz dla pozyskania nowych źródeł w ośrodkach i organizacjach katolickich, a przede wszystkim w Watykanie. Czyli to jest, innymi słowy mówiąc, ofensywa werbunkowa. Ale nie tylko w Europie się toczyła, nie tylko Rosjanie, że tak powiem, atakowali agenturą wpływu.
Obiektem informacyjnej dywersji z użyciem agentury wpływu były nie tylko poszczególne osoby i organizacje, ale nawet kontynent. W latach 70. takim terenem walki informacyjnej były Indie. Głęboko zakorzeniona tradycja i kultura łapówkarsko-korupcyjna w Indiach sprzyjała działaniom tajnych służb, które momentami graniczyły z groteską. Do rodzinnej rezydencji premier Indiry Gandhi oficerowie KGB nosili gotówkę walizkami, przy czym jeden z nich skarżył się w sprawozdaniu dla Moskwy na chciwość krewniaków pani premier, którzy nie oddawali walizek. No on się musiał rozliczyć, tak? Wyniósł z ambasady walizkę, z rezydentury wziął walizkę z pieniędzmi, a tamci nie oddali, tak? No to on się musiał wytłumaczyć w sprawozdaniu. Tamci nie oddali, są chciwi, zabrali nawet walizkę. To nie ja sprzedałem na bazarze. Skutek był, dlatego że prasa hinduska zamieszczała tysiące materiałów produkowanych przez służbę A, czyli tą służbę od wszystkich, od dezinformacji, dezinformacyjną, i stała się jedną z najważniejszych elementów sowieckich kampanii dezinformacyjnych. Poprzez Indie to bardzo wiele takich kampanii szło. A na płaszczyźnie politycznej Indie podpisały ze Związkiem Sowieckim układ o pokojowej przyjaźni i wzajemnej współpracy, czemu po podpisaniu tegoż traktatu, jak jeden z wysokich oficerów CIA napisał we swoich wspomnieniach, to rozległo się w placówce CIA w Delhi, rozległo się kolektywne zgrzytanie zębów. Tak byli wściekli. Ale przeszli do kontrofensywy i w latach 80., ja przepraszam, pod koniec lat 70. również CIA sypnęło dolarami i okazało się, że ich dolary są lepsze. I finansowana przez nich, przez Amerykanów partia Janata przejęła władzę. Osiągnęła w wyborach 40% głosów, a partia kongresowa pani Indiry Gandhi, sponsorowanej przez Moskwę, osiągnęła tylko 35%. Indira Gandhi została na kilka lat odsunięta od władzy, a jej ugrupowanie rozpadło się na skłócone frakcje. Dzięki agenturze wpływu i łapówom udało się. Agenturę wpływu typuje się pod kątem nie tyle możliwości wykradania tajnych dokumentów lub zbierania poufnych informacji, co rozpowszechniania odpowiednio spreparowanych wiadomości i opinii. Ale agenturę dobiera się dokładnie w ten sam sposób, i informacyjną, i agenturę wpływu. W anglosaskim środowisku służb specjalnych funkcjonuje skrót MICE, czyli myszy, a wywodzi się ten skrót od słów money, pieniądze, ideology, ideologia, compromise, czyli kompromitacja, oraz ego. Cztery najważniejsze czynniki, którymi się gra przy werbowaniu agentów. Generał, doświadczony rezydent wywiadu zagranicznego Moskwy, wykładowca Moskiewskiej Centralnej Akademii Wojskowej, autor skryptu dla kursów agentury NKWD, Aleksander Michajłowicz Orłow, czyli Lejba Lazarewicz Felbing, wymieniał następujące czynniki, trochę inne, ale bardzo zbliżone do anglosaskich. Względy ideologiczne, pieniądze, kariera lub inne motywy korzyści osobistych, zaangażowanie uczuciowe, upodobanie do przygód i życia pełnego emocji, chęć ukrycia popełnionych przestępstw i ucieczka przed odpowiedzialnością, dewiacje seksualne oraz skłonności uważane powszechnie za naganne. Michał Meyer Abramowicz Trilliser, szef wywiadu zagranicznego NKWD w latach 30., głosił, że szantaż jest szczytową sztuką zdobywania materiału wywiadowczego. Ale z punktu widzenia oficera werbującego i prowadzącego najlepszym rozwiązaniem jest nie tyle szantaż, co rozbuchane ego, usilne szukanie uznania i pełne niespełnionych ambicji ego, wsparte odpowiednim zastrzykiem finansowym. Jeżeli cel werbunkowych zabiegów ma do tego jakieś perwersyjne skłonności lub jakieś grzechy przeszłości do ukrycia, to sukces werbującego jest prawie pewny. Orłow zwłaszcza zwracał uwagę na środowiska homoseksualne
Dlatego, że jak sam napisał w swoim poradniku, sowieccy oficerowie operacyjni byli zadziwieni stopniem wzajemnego zrozumienia i niekłamanej lojalności wśród homoseksualistów. Ale to też wszystko razem nic nowego. Albowiem prefekt policji francuskiej z pierwszej połowy XIX wieku, Joseph-Henri Gisquet, odnotował we wspomnieniach, że wśród agentów spotyka się wyrobników uprawiających swe rzemiosło dla kawałka chleba, ludzi opanowanych przez żądzę znaczenia lub silnych wrażeń, kierujących się podejrzliwą ciekawością albo szukających tajemnic i sensacji. Są jeszcze, jak pisał Gisquet, agenci działający z pobudek patriotycznych, ale jest to kategoria wyjątkowa i niezwykle rzadka. W czasach Gisquet, a nawet jeszcze 100 lat temu, obok korzyści materialnych agentów wpływu wabiono nadaniem arystokratycznego tytułu. Służby sowieckie nęciły agentów wpływu wewnątrz obozu państw budujących socjalizm wizją wprowadzenia do internacjonalnej nomenklatury. Natomiast obecnie zarówno służby rosyjskie, jak i innych państw, obok profitów finansowych, skłaniają do współpracy obietnicą przyznania prestiżowych nagród i wprowadzeniem do międzynarodowych salonów. Pragmatyka wskazuje, że podatność na bodźce finansowe nie jest zależna od pozycji werbowanego w hierarchii państwowej. Bierze tylko ryba, nie bierze, jak się okazuje. Różnica różna jest zazwyczaj tylko wysokość żądanego jurgieltu czy tam honorarium, a nie to, czy weźmie. Weźmie to każdy, prawda? Ale tylko ważne jest ile. W przypadku osób zajmujących prominentną pozycję zawodową lub w hierarchii państwowej, gratyfikacją jest najczęściej nie tyle honorarium pieniężne, co wsparcie w spełnieniu ambicji politycznych lub aspiracji osobistych. A przykładem politycznego promowania na najwyższym szczeblu to jest spotkanie na Kremlu sekretarza generalnego KCK PZR Leonida Breżniewa, pierwszego sekretarza KC Niemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności Erika Honeckera oraz sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji Gustawa Husaka z maja 1981 roku, to jest spotkanie na tematy polskie, kiedy to Honecker, przedstawiając ocenę sytuacji w Polsce, na siłę promował pierwszego sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR Stanisława Kociołka, który jego zdaniem był uczciwym komunistą, oceniającym realistycznie sytuację w kraju i wykazującym internacjonalistyczne podejście. Kilka minut później Honecker znowu podkreślał, że towarzysz Kociołek opiera się na zasadach internacjonalizmu, a później Kociołek to, Kociołek tamto, Kociołek owamto, a w końcu już otwarcie Honecker zadał pytanie, kto może przejąć kierownictwo w Polsce. I szybko udzielił odpowiedzi. Towarzysz Olszowski, towarzysz Grabski, towarzysz Kociołek, towarzysz Żabiński. Cytuję ze stenogramu spotkania. To już jest promowanie swojej agentury wpływu na najwyższym szczeblu. Czyli to już jest nie dowód, bo to już bardzo trudno powiedzieć, że to, ale bardzo silna sugestia, kto był niemiecką agenturą wpływu na terenie Polski w roku 1981. Operacje z wykorzystaniem agentury wpływu należą do działań strategicznych i zakrojone są na lata, a nawet dziesięciolecia. Bowiem kształtowanie zbiorowej świadomości społeczeństw wymaga czasem wymarcia całego pokolenia. Proszę Państwa, moje pokolenie pamięta i wie, że była operacja prowokacyjna niemiecka, sfingowany atak na radiostację w Gliwicach, przeprowadzoną przez Służbę Bezpieczeństwa III Rzeszy, czyli Sicherheitsdienst. Ludzie z tejże operacji, uczestniczący w tej operacji, a upozorowani na powstańców śląskich jeszcze z dawnych, czyli w ogóle weteranów powstań śląskich,
zostali przez dwóch policjantów wprowadzeni na teren rozgłośni w Gliwicach. Ona do dzisiaj istnieje, masz tej rozgłośni istnieje, można ktoś wjeżdża do Gliwic, po prawej stronie to widać. I zostali tam przez dwóch policjantów wprowadzeni. Jeden z policjantów, techniczny personel, trzymał w ryzach, żeby ktoś nieodpowiedzialnym aktem patriotyzmu nie spaprał całej operacji. A reszta miała nadać proklamację. Ale niestety sfuszerowano. Dlatego, bo się okazało, że radiostacja w Gliwicach to tylko nadajnik retransmitujący program z Wrocławia. Breslauer Sender, a nie ma tam studia. W związku z czym nie ma jak nadać tej proklamacji. Zrobiono wprawdzie jakąś tam improwizację techniczną, czyli podłączono gdzieś na krótko kabelkami mikrofon, no ale to też się nie udało. Udało się nadać tylko pierwsze 7 słów tej proklamacji. Co nie przeszkodziło Deutschland Sender, czyli głównej, centralnej rozgłośni we wszystkich programach niemieckich retransmitowanych wówczas, nadania całości tej proklamacji o godzinie 22 z minutami jako wiadomości, że Polacy napadli na rozgłośnię w Gliwicach, w związku z czym III Rzesza musi zająć odpowiednie stanowisko. Za parę godzin wybucha wojna, bo był to 31 sierpnia. Problem w tym, że moje pokolenie o tym wie. Pamięta z nauki historii, z prasy, z różnych rzeczy. O tym się mówiło. Ale dla tej operacji nie ma żadnego dokumentu. Wszystkie rozkazy były wydawane i polecenia słownie, ustnie. W związku z czym, ponieważ nie ma dokumentu, to wobec tego dla młodszych niż moje pokolenie, jeżeli padnie, a już się zaczyna mówienie w Niemczech, że to Polacy wywołali drugą wojnę światową, nie będzie zapory dokumentalnej. Nie będzie co wyciągnąć z archiwum i pokazać. Przepraszam bardzo. Bo nie ma takiego dokumentu. To jak się potem wykpimy, że tak powiem, z tego? Jak się obronimy? Operacja agentury wpływu, operacja wojny informacyjnej na pokolenia obliczone, to będzie można wykorzystać. Bo w historii się będzie mówiło, jak to przecież Deutschland Sender, zacytuje się, wszystko było, tak? Ale zacytuje się tylko połowę prowokacji. Połowę dezinformacji, dezinformacyjną część. No ale to przecież historycy zapisali, tu są dokumenty, jest stenogram, jest wszystko, tak? Ale dokumentów na drugą stronę, że to była prowokacja, nie ma. 30 lat temu za aberrację uważano polskie obozy koncentracyjne, a dzisiaj wszystkie media to powtarzają zachodnie. Także to są operacje z udziałem agentury wpływu i operacje dezinformacyjne, operacje w ogóle wojny informacyjnej są zakrojone na pokolenia. Czasami pokolenie musi wymrzeć, żeby świadkowie wymarli, żeby nie było świadectwa, żeby było tylko to, co my chcemy. Takim czołowym też agentem wpływu sowieckim był Filip Agi w latach 70. i 80. Jego wylano z CIA za pijaństwo i przekręty. Wobec czego on się zwrócił do KGB-owca, do rezydentury w Meksyku, proponując współpracę. Ale zaoferował tyle informacji wewnętrznych CIA, że pracownicy rezydentury w Meksyku stwierdzili, musi co prowokator, i wyrzucili go za bramę. W związku z czym on poszedł do Kubańczyków. A Kubańczycy go przytulili. Wyciągnęli z niego co trzeba, drogą przesłuchań powolnych. Tłumaczył, opowiadał. I dzielili się z KGB. I były to informacje tak cenne, że ówczesny naczelnik zarządu kontrwywiadu w wywiadzie zagranicznym KGB, Oleg Kaługin, wspominał kiedy siedząc w moim moskiewskim biurze, czytałem otrzymane raporty
o wydłużającej się z dnia na dzień liście przekazywanych rewelacji, klołem w żywy kamień oficerów, którzy odrzucili taki skarb. Najpierw Filipa Lee wypompowano go ze wszystkich wiadomości, co on wiedział o CIA. A potem go wykorzystano jako agenta wpływu. I on napisał taką książkę Inside the Company, czyli pamiętnik CIA, w którym zdemaskował około 250 oficerów kadrowych i agentów agencji. Napisana w Londynie i opublikowana w Londynie książka stała się bestsellerem. Nawet w Polsce została opublikowana. Nie pamiętam, chyba w 70. albo na początku lat 80. się ukazała, ale chyba jeszcze 70. pod koniec lat 70. Ku radości Moskwy władze brytyjskie postanowiły tego autora, czyli Filipa Agi, wyrzucić. To było prawo, deportować go, wynochać w Wielkiej Brytanii. Miał wizę, wiza się skończyła, niech się wynosi. Co wywołało radość w Moskwie, dlatego bo KGB od razu zorganizowało festiwal petycji, demonstracji, wieców protestacyjnych, co się dało po całej Europie w obronie Filipa Agi. We Włoszech, we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Finlandii, Norwegii, w Meksyku. Facet był przez dobrych parę lat ulubieńcem całej lewicy w zachodniej Europie, w Ameryce Łacińskiej. W sumie ujawnił nazwiska i życiorysy około 700 pracowników CIA. On to firmował, bo doniesienia były od KGB, dostawał wiadomości, albo od Kubańczyków, no ale pod swoim nazwiskiem to drukował. Na początku lat 80. on powszedniał, się wszystkim opatrzył, przestał być bożyszczem, najpóźniej w Ameryce Łacińskiej, ale w końcu wszędzie. Dzisiaj prawie nikt o nim nie pamięta. We Francji takim agentem wpływu sowieckim był Pierre Charles Pathé z rodziny ludzi, to jest ta rodzina od Patefonów, od kronik filmowych Pathé, skoligacony z ludźmi z przemysłu, między innymi z jego krewnym był prezes państwowego tego koncernu samochodowego Renault, a Pierre Charles Pathé publikował od 1976 roku za pieniądze sowieckie mały biuletyn Synthesis. Zawierał on 3 do 5 artykułów, czyli niewielki. 8 stron liczył, dwie kartki. Tak? Rozprowadzany był w prenumeracie. Miał tylko około 500 prenumeratorów, ale kogo? 139 senatorów, 299 deputowanych, 41 dziennikarzy, 14 ambasadorów oraz tylko 7 osób prywatnych. I za pośrednictwem tego biuletynu Pathé sączył, nazwijmy to, moskiewski jad w uszy, zwać je w oczy, francuskiej elity władzy. A wpadł w przypadku. Dlatego, bo się miał spotkać z oficerem paryskiej rezydentury KGB Sacharowskim i ogon na spotkanie przyprowadził Sacharowski. Kontrwywiad francuski szedł za Sacharowskim. W ogóle o Pathé nie wiedział. Pojęcia, nikt go nie podejrzewał. Ale panowie się spotkali. I jak panowie się spotkali i rozmawiali ze sobą, no to kontrwywiad stwierdził, dobra, to zdejmujemy obu i aresztowano obu. No i potem się sprawa sypnęła. I Pathé jest jedynym nieznanym i w zapisach, które ja znam, w dokumentach, które znam, jedynym agentem wpływu, który został za agenturę wpływu skazany. Nikomu innemu tego nie zarzuca, nie można zarzucić, bo co to? Trudno tak zdemaskować. W jednym przypadku się udało. Ale we Francji nie był on jedyny. Na podstawie dokumentów, które wyciekły z archiwów KGB, wiadomo, że jest tam teczka wpływowego dziennikarza o pseudonimie André. Nie wiadomo, kto to jest. Nie zidentyfikowano. Ale wiadomo, że przy jego pomocy czołowym politykom francuskim podsuwane były tendencyjne informacje, w tym prezydentowi, premierowi i ministrowi spraw zagranicznych.
Długoletnim agentem sowieckich wpływów we Francji był dziennikarz, który w KGB jest ukryty pod pseudonimem Brok. Zwerbowano go w 1946 roku. Nadal nie wiadomo, kto to był, niezidentyfikowany. W 1946 roku go zwerbowano, a służył prawdopodobnie bardzo długo Moskwie, miał 10 oficerów prowadzących. Mniej więcej i wiadomo, że pobierał w latach, w połowie lat 70. pobierał od KGB 100 tysięcy franków rocznie. W Japonii, po drugiej stronie, że tak powiem, świata, agentami sowieckich wpływów byli redaktor naczelny konserwatywnej gazety Sankei Shimbun oraz kilku czołowych polityków Japońskiej Partii Socjalistycznej. Ale również zostali zdemaskowani tylko dlatego, że ich prowadzący, kapitan major KGB Lewczenko z tokijskiej rezydentury, przeszedł w 1979 roku na drugą stronę i wybrał wolność. Ocena skuteczności agentury wpływu jest niesłychanie trudna. Dlaczego? Dlatego, że jak Oleg Gordijewski twierdzi, rezydentury KGB miały zwyczaj, żeby to jednak w sprawozdawczości sobie przypisać różne rzeczy, że to niby oni działają. W związku z czym każdy krytyczny wobec Stanów Zjednoczonych materiał prasowy od razu meldowano Moskwie, dając ten materiał prasowy, od razu meldowano. To z naszej inspiracji to się ukazało. Ale tym niemniej musiała to być bardzo daleka skuteczność, dlatego że jak w trakcie sponsorowanej przez KGB kampanii pacyfistycznej wymierzonej w Stany Zjednoczone i NATO, takiej z lat 80. przeciwko pociskom rakietowym średniego zasięgu, które miały być rozlokowane w Europie, to prezydent Francji François Mitterrand ze smutkiem stwierdził, pociski są na wschodzie, ale protesty pokojowe na zachodzie, bo jeszcze Rosjanie mieli już rakiety swoje SS-20, podobne bardzo do Cruise, a tamte miały być dopiero rozlokowane. Więc pociski były na wschodzie, ale demonstracje pokojowe były na zachodzie, protesty. Jednak od mniej więcej końca lat 80., drugiej połowy, zachodnie służby i media się w końcu zorientowały, że są pod olbrzymim wpływem agentury wpływu i generalnie operacji dezinformacyjnych. I zaczęły ujawniać coraz więcej wiadomości. W konsekwencji różne organizacje międzynarodowe, które były powołane, to jest inspiracji Moskwy, te, o których na samym początku mówiłem, że zaraz po wojnie zostały powołane, straciły na wiarygodności, przestały być Moskwie przydatne. A kiedy Związek Sowiecki upadł, to już i Światową Radę Pokoju została rozwiązana i musiała przyznać, że ponad 90% jej budżetu pochodzi z sowieckich subwencji. Tak jak mówiłem przy okazji pana Paté, wykrycie agentury wpływu jest bardzo trudne. Agenci wpływu należą do osób o najściślej strzeżonej tożsamości w ewidencji służby. W archiwach się o nich nie wspomina, ewentualnie podaje się tylko i wyłącznie pseudonim, a nie podaje się danych personalnych. Są bowiem najczęściej postaciami publicznymi, agenci wpływu, a ich skuteczność opiera się na totalnym utajnieniu. Raz zdemaskowany agent wpływu nieodwracalnie traci swą przydatność. To się nie opłaca. Lepiej mieć go zakamuflowanego, lepiej go nawet stracić, jeżeli się zerwie nić między oficerem prowadzącym a agentem wpływu i oficer prowadzący z jakichś względów nie przekaże swemu następcy tego agenta wpływu, to lepiej go stracić niż doprowadzić do jego zdemaskowania. Bo jak się straci nic porozumienia, to ten agent wpływu może zostać jeszcze nadal agentem wpływu, działać z własnej inicjatywy, tak jak Lugman. Natomiast jeżeli zostanie spalony, to już przestaje być zupełnie przydatny. Agenci wpływu, zwłaszcza uplasowani wysoko w hierarchii politycznej, prowadzeni są najczęściej ustnie
drogą werbalnych sugestii, nawet nie poleceń, tylko sugestii, bez zostawiania śladów w dokumentacji służby. Często wprowadzonej przez służbę ewidencji agentury, jeden kryptonim obejmuje całą grupę lub organizację złożoną z wielu osób, których tożsamość nie jest wymieniana. Zdarza się, że anonimowi agenci wpływu ukrywani są zbiorowo pod kryptonimem konkretnej operacji i uaktywniani incydentalnie w momentach ważnych rozstrzygnięć politycznych. Używa się ich tylko w określonych przypadkach, bardzo rzadko. Zabiegi te sprawiają, że agentura wpływu dekonspirowana jest najczęściej przez oficerów wywiadu, którzy przeszli na drugą stronę. W rosyjskich służbach mówiono dlatego, że każdy wielki sukces wywiadowczy prowadzi do klęski. Nie dlatego, że spalony zostanie agent przez kontrwywiad przeciwnika, tylko dlatego, że im agent jest lepszy, tym bardziej narażony jest na ryzyko. Nie ze strony kontrwywiadu, ale z uwagi na fakt, że jego wysokie notowania w centrali zwracają uwagę lokalnych oficerów wywiadu, którzy mogą się zainteresować agentem wpływu albo w ogóle całą operacją. O kim to tak przełożeni mówią, że są tacy świetni i dlaczego? I z różnych plotek korytarzowych mogą się dowiedzieć informacji, które oni mogą później, jeżeli się decydują na przejście na drugą stronę, wykorzystać, zapamiętać i wykorzystać, żeby podbić swoją cenę po przejściu na drugą stronę, a jednocześnie mogą wówczas zdekonspirować. Oni zarobią, a druga strona dostanie wystarczającą liczbę informacji, żeby się zorientować, kto jest agentem. Wysoki stopień utajnienia tożsamości agentów wpływu sprawia, że udowodnienie im przed sądem działania na rzecz obcego państwa jest praktycznie niemożliwe. Podstawą demokracji jest bowiem prawo do głoszenia własnych poglądów. Agent wpływu nie wykrada tajemnic sejfu i prawie nie sposób przyłapać go na gorącym uczynku. Najczęściej nie kontaktuje się potajemnie z oficerem prowadzącym, nie odwiedza skrzynek kontaktowych, nie pobiera instrukcji, nie pobiera wynagrodzenia. Nigdzie nie zostawia żadnych mikrofilmów, nic. Agent wpływu wyjeżdża oficjalnie na jawne seminaria lub konferencje naukowe, pobiera stypendia naukowe lub wykłada na zagranicznym uniwersytecie. Zagraniczni wydawcy publikują jego książki, otrzymuje nagrody twórcze, spotyka się z politykami, ludźmi ze świata gospodarki i nauki. Zebrane wrażenia, ubrane we własne przemyślenia, publikuje w mediach, rozpowszechnia w politycznych salonach albo podczas spotkań z politykami i decydentami własnego kraju. Formalnie nie robi nic nielegalnego, ale jego działalność jest niszcząca. A poza tym agent wpływu najczęściej działa pośrednio. To nie on składa podpis pod decyzją. Decyzję podpisuje polityk. On politykowi tylko doradza. Dlatego też jest agent wpływu trudny do zdemaskowania i zneutralizowania. Natomiast jego mocodawcom dość łatwo go bronić. Dlatego, bo jeżeli ktoś zaatakuje agenta wpływu, to można zawsze, druga strona może go bronić. Chwileczkę, tam jest zamordyzm, tam nie wolno wygłaszać własnych opinii. Można zrobić całe demonstracje. Tak jak w przypadku Agii robiono, Filipa Agii robiono demonstracje. Są jednak granice władzy służb wywiadowczych nad świadomością sterowanych społeczeństw. W wymiarze państwa obroną świadomości obywateli przed destrukcyjnymi działaniami zewnętrznymi należy do obowiązku kontrwywiadu. Problem w tym, że służby kontrwywiadu są najczęściej konceptualnie nastawione na zwalczanie tradycyjnego wywiadu, czyli tych zbierających informacje, a nie na neutralizację wrogiego sterowania opinią publiczną własnego kraju. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność poruszania się po bardzo delikatnym gruncie. Zignorowanie agentury wpływu zachęca do dalszych działań. Zbyt gwałtowna reakcja naraża na zarzut skłonności do zamordyzmu i do tłumienia swobody wypowiedzi.
Najskuteczniejszą obroną państwa przed działaniami agentury wpływu jest cierpliwe demaskowanie każdej wykrytej manipulacji i zapewnienie obywatelom stałego dostępu do rzetelnych informacji. Gry, czyli gra w otwarte karty. Maksimum prawdy podanej w sposób wyważony, bez rzucania oskarżeń lub przypinania etykiety. A wiele wskazuje, że można to osiągnąć również drogą dyskretnych przecieków do mediów. Takim przykładem, jak mi się wydaje, właśnie w ten sposób brytyjskie służby zneutralizowały w październiku ubiegłego roku izraelskiego agenta wpływu Adama Werity. Werity był serdecznym przyjacielem i drużbą na ślubie Liama Foxa, polityka partii konserwatywnej o proizraelskich sympatiach. Kiedy konserwatyści wygrali wybory w 2010 roku, Fox objął resort obrony i jego drużba, Werity, otrzymał dostęp do serca rządu i brytyjskiej strategii obronnej. Do października 2011 roku, zeszłego roku, czyli w ciągu półtora roku, Werity 22 razy odwiedzał Foxa w Ministerstwie Obrony i towarzyszył mu w 18 podróżach zagranicznych. Nigdy nie był w składzie delegacji, bo on był tylko przyjaciel ministra obrony. Ale jakoś tak się zawsze składało, że jak delegacja była w hotelu X, to i Werity też miał pokój w hotelu X. Towarzyszył ministrowi, przyjacielowi swojemu, ministrowi obrony w rozmowach i kontaktach oficjalno-towarzyskich, czyli w różnych tam spotkaniach, koktajlach, bankietach i tak dalej. Zagranicznym rozmówcom wręczał przy tych okazjach wizytówkę, na której brzmiał jego tytuł. Doradca Liama Foxa, członka parlamentu. A kto finansował te jego podróże? Firma wyższej użyteczności Pargaw, którą założył Werity. Bankowe wyciągi tej firmy Pargaw uzyskała redakcja londyńskiego dziennika Times. Dość to dziwne. Ja mając z moich doświadczeń wiem, że brytyjskie banki raczej strzegą tajemnicy swoich klientów, a zwłaszcza tajemnicy przelewu. A tymczasem Times nagle miał wiadomości, że na konto tej firmy Pargaw wpływały spore sumy od urodzonego w Finlandii miliardera, który dorobił się na handlu nieruchomościami, Haima Zabłudowicza, prezesa proizraelskiego lobby Bicom. Innymi sponsorami życia Adama Werity i jego podróży byli finansista Michael Lewis, również aktywny członek British Israel Communications and Research Center, oraz wpływowa postać brytyjskiej społeczności żydowskiej Mick Davis, szef firmy wydobywczej, Ex-Strata, i dlatego miał pseudonim Górnik, notowanej w pierwszej setce brytyjskiej giełdy. Kopie tych wyciągów bankowych nie były jedynym świadectwem przecieków kontrolowanych. Niedzielna gazeta Mail on Sunday miała dokładne informacje, kiedy i w jakiej sprawie Werity telefonował do Foxa z hotelu w Dubaju. No, żeby mieć jednocześnie zapisy, transkrypty rozmów komórkowych, no to też jest dziwne, że tak redakcja do tego dotarła. Dziennik Daily Mail pisał, że informacje redakcji pochodzą od znanego od kilkunastu lat źródła wysokiego szczebla, które ma dostęp do postępowań wewnętrznych gabinetu premiera. No już trudniej bardziej wyraziście określić, że chodzi o jakieś służby specjalne. Dziennik zwracał uwagę, że Werity, nie będąc urzędnikiem państwowym, nie podlegał weryfikacji przez Służbę Bezpieczeństwa, MI5, i podkreślał możliwość udziału służby wywiadowczej Izraela i wykorzystanie ministra obrony Foxa jako użytecznego idioty przez Mossad. Przy czym Daily Mail przypomniał ministrowi obrony, że on powinien pamiętać i że jego obowiązkiem jest bronić wyłącznie interesów brytyjskich, a nie interesów Izraela. Dzień przed ukazaniem się tego cytowanego artykułu, skąd pochodzą te moje cytaty, minister obrony Liam Fox podał się do dymisji. Jego przyjaciel Adam Werity wypadł z kręgu osób mających wpływ na politykę obronną Wielkiej Brytanii.
bardzo sprawnie i delikatnie, dyskretnie, zgodnie z prawem, zneutralizowano agenta wpływu. Przestał być użyteczny. Najskuteczniejszą obroną obywateli, czyli nas, przed działaniami agentury wpływu jest zdanie sobie sprawy z faktu, że jest się obiektem manipulacji, podmiotem zewnętrznego sterowania. Kiedy naród zbliża się do niebezpiecznego punktu, z którego może już nie być odwrotu, problemem jest nie tyle ekstremistyczna mniejszość, co mało groźnie, co apatyczna większość, która zezwala, by nią manewrowano, prano jej mózgi i wtłaczano ją w przekonanie, że nie ma wyjścia. Jeżeli ludzie sobie z tego zdadzą sprawę i zaczną się budzić, no to już jest połowa wygranej co najmniej. A brak wiary obywateli w świadomie destrukcyjne działanie agentury wpływu wynika przede wszystkim z braku wiedzy o manipulacyjnych operacjach służb specjalnych. Podstęp, pozoracja i kamuflaż kojarzą się najczęściej z militarnymi działaniami taktycznymi, a nie strategią polityczną obliczoną na lata czy dziesięciolecia. Z kolorami i deseniem polowego munduru, a nie z obliczonymi na pokolenia operacjami, których celem jest skłonienie przeciwnika do działania wbrew swoim interesom i do własnoręcznego demontażu swoich struktur państwowych. Przerwanie procesu powolnego wymóżdżania i przyzwolenia na sterowanie sobą jest warunkiem koniecznym do przywrócenia wiary w siebie i powrót do własnej tożsamości. Jak nie będziemy się bronili sami i dawali wymóżdżać i dawali sobą sterować, no to nie wrócimy do własnej tożsamości i będziemy mieli taką, jaką nam się narzuci i wyperswaduje. Dziękuję. A teraz pytania. Pierwsze, dlaczego ja mówię o KGB i o historii? Po drugie, że o tym wiadomo. Ja mówię tylko o tych rzeczach, o których ja mogę mówić, dlatego, bo wiadomo. A nie, że to są moje podejrzenia. Podejrzenia ja mogę mieć różne. Ale na to, żeby mówić, to ja muszę mieć dowód. Albo literaturę. Albo dokumenty. A nie mam dokumentów do dzisiejszych czasów. Ma pan dokumenty do zeszłego roku? Nie. Jeżeli by wyszły, to by było. Jeżeli znalazłem dokumenty na temat pana Werity i Wielkiej Brytanii, to podałem. Nie wolno mówić, proszę pana, i zarzucać komukolwiek, bo byłoby to niewiarygodne z mojej strony i nieprawdziwe. Jeżeli bym mówił o rzeczach, gdzie są tylko i wyłącznie moje podejrzenia i na co nie mam dowodu. Więc tego nie mogę mówić, pierwsze. A drugie, mnie chodzi o pokazanie mechanizmów, jak to się działa. Bo mechanizm się nie zmienia. 2500 lat temu Chińczyk, stary Sun Tzu, strateg, mówił dokładnie o tych samych sprawach, co się dzieją dzisiaj. I to się niewiele zmienia. Chodzi o to, żeby wszyscy zrozumieli, jak to się dzieje. A nie co do faktu, jak się specjalnie stało. Ale na to, żeby mówić, jak to się dzieje i nie być gołosłownym, to muszę podać to, co wiem na dany temat, prawda? Czyli to jest historia. Jeżeli ja chcę mówić o tym, że agent wpływu jest niesłychanie trudny do złapania i udowodnienia mu czegokolwiek, to muszę powiedzieć, że jedynym jest tylko pan Paty, tak? Bo inaczej jak ja panu to powiem? Uwierzy mi pan, że ja panu powiem tak, o, że jest bardzo łatwo albo bardzo trudno złapać agenta wpływu? No to jak ja mam na to dowód, tak? No to ja muszę ten dowód podać. Jak historycznie jest tylko jeden. Co ja na to poradzę, że to było 30 czy 40 lat temu, tak? Ale jedyny przypadek do dzisiaj. Więc to jest jedno. Drugie. Mówi pan o dezinformacji w kwestiach Iraku. Oczywiście. Olbrzymia dezinformacja i wpakowanie całego świata, czy powiedzmy całego NATO w wojnę w Iraku i nas również. Po co żeśmy się do tego... Po co byśmy jedli tę żabę? A to niech się pan nie mnie pyta. Dlatego, że prawdopodobnie zrobiono tą wojnę głównie dlaczego? Proszę pana, jak się zniszczy, to trzeba naprawić. Prawda? I to robiono w Iraku. I kto zarobił? Koncerny amerykańskie. A być może nasze koncerny też miały, czy różne przedsiębiorstwa, obietnice albo miały ochotę, że my na tym też zarobimy.
Nie, kontrwywiadu nie mamy. Od razu panu mówię. Dobrze, a teraz mogę panu powiedzieć... Dobrze, proszę pana, a teraz dwie rzeczy. Po pierwsze, wylał pan olbrzymie wiadro miodu na moje serce. Bo ja po to to robię, żeby potem w dyskusji padło to, co pan powiedział. Więcej, celem tego wszystkiego, co ja robię i siedzę nad tym, jest to, żeby pan w przyszłą sobotę miał takie, a nie inne spotkanie. Rozumiemy się? Ja mam sprowokować i to jest moje zadanie. Takie, które ja sobie postawiłem. I nauczyć ludzi do modeli, żeby rozumieli. To, co we Francji powiedział Gisquet, sprawdza się do dzisiaj. 7 tomów jego wspomnień jest to jak gdyby dzisiejsza podręcznik policji. I proszę pana, to, co pan jeszcze teraz, jeszcze, jeżeli pan będzie miał to spotkanie za tydzień, to ja może pan powołać się już tym razem na mnie jako relację. Dlatego, że świadków jest były 2 osoby obecne. Obie, jak o ile wiem, ja żyję. Mój partner do rozmowy, Andrzej Kiełczyński, pan Andrzej Kiełczyński. O ile wiem, jeszcze 3 lata temu w Jerozolimie, w Tel Awiwie żył i mieszkał. Pan Andrzej Kiełczyński był w partii Likud odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. Był wcześniej terrorystą. Robił zamachy bombowe na różne biura Lufthansa. On się przykuł swego czasu do fotela przewodniczącego Bundestagu w proteście przeciwko Niemcom i Holokaustowi. I robił takie różne dziwne rzeczy na całym świecie. A później był najlepszym agentem CIA w Izraelu do czasu pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Został zdemaskowany i uciekł do Polski. Na początku lat 90. widzieliśmy się w Warszawie, przeprowadziliśmy kilkanaście wielogodzinnych rozmów. Odlatując z Polski, powiedział mi na pożegnanie na kilka godzin przed odlotem: panie Rafale, ja wpędzałem w kompleks winy Niemców. Skutecznie. To ja pana teraz ostrzegam, a pan to o nich powtórzy, komu pan chce. Nasi, to znaczy Izrael, porozumieli się z Niemcami, żeby wpędzić was, Polaków, w kompleks winy. Proszę pana, ja panu mówię, co relata refero. To mogę powiedzieć, dlatego, bo to byłem... Oczywiście ktoś mi zarzuci, nie ma takiego świadka. No niech jedzie do Tel Awiwu i pogada z Kiełczyńskim. Jeżeli się wpisze w Google'a Andrzej Kiełczyński albo Andrzej Kielczyński, to o nim jeszcze niedawno materiały były. Głównie dlatego, że się procesował z CIA. I coś takiego istnieje. Natomiast, proszę pana, to, że to jest agentura wpływu i to, że to mówiłem przy okazji Gleiwitzer-Zender, że to się w tej chwili robi. Teraz tak, jeśli chodzi o polskie obozy koncentracyjne. O 90. któryś rok, 91-92, a może 89. Gdzieś w tamtych latach. Między 88 jesień, to będzie między 89 a 91. To bym musiał panu przynieść depesze rozpowszechniane przez BBC, gdzie też było polskie obozy koncentracyjne. Więc jest to niby rozgłośnia niesłychanie uczciwa i bardzo wiarygodna, a jednak takie rzeczy też robi. Oczywiście, że byłoby rzeczą bardzo dobrą zebrać wszystkie wiadomości z całego świata i kto to robi, gdzie to się pokazuje. I bardzo by było dobrze, żeby ktoś to zrobił. I po to są moje wykłady, żeby ktoś miał taką myśl. No dobrze, ale teraz niech pan popatrzy na strukturę własności mediów. Popatrzył pan? 80% zdaje mi się, o ile pamiętam, 80%
mediów lokalnych jest w rękach niemieckich, kapitału niemieckiego. No więc o czym my rozmawiamy? Myśmy w okresie międzywojennym mieli dwójkę, czyli instytucję, która nas skutecznie broniła przed wojną informacyjną. A w tej chwili mamy? Nie mamy żadnej. Mamy rozmontowany kontrwywiad, co my mówimy o wywiadzie? Wszystko jedno, kontrwywiad mamy, który jest najważniejszy, rozmontowany. Co więcej, politycy nawet nasi nie wierzą i nie rozumieją, albo nie rozumieją, albo nie chcą rozumieć konieczności posiadania kontrwywiadu. To jest coś, proszę pana, takiego, jak było Polska nie rządem stoi. To jest dokładnie to samo. Rozmontowujemy w tej chwili własne struktury państwa. Niewiele już ich zostało. Z suwerenności nam zostało może 20%. Jest jeszcze jedna rzecz, moi państwo. Bardzo kochamy być leniwi. Niech ktoś za nas coś zrobi. My się z tym zgadzamy, sami biadolimy, że jest źle, bo to już konstatacja, że jest źle, to już nikt tego nie neguje. No ale niech, żeby ktoś zrobił, żeby było lepiej. Ale nie ja, niech ktoś zrobi. Moi państwo, zadam takie jedno pytanie. Czy, znając ludzi swoich, czy jesteście w stanie za tydzień przejąć władzę i prowadzić to miasto? Jesteście czy nie? Razem ze swoimi znajomymi. Gdyby wam przyszło za tydzień, że przejmujecie to miasto, czy jesteście zdolni przejąć to miasto? Nieważne, prezydent, panie, proszę pana, inaczej, przyszedł krasnoludek, obalił obecną administrację z prezydentem, obojętnie jak tutaj jest, i wam dał władzę. Jesteście w stanie poprowadzić to miasto? Wiecie, jakie są problemy tego miasta? Wiecie, jakie macie, ile trzeba czy macie wystarczającą liczbę znajomych, przyjaciół, krewnych, królika, wszystko jedno, żeby z tymi ludźmi, podobnie myślącymi, to miasto poprowadzić? Jeżeli nie, jeżeli proszę pana, nie ma, to znaczy, że ten sam establishment lokalny zostanie. Moi państwo, człowiek jest tak zbudowany, że rączki ma tak, a nie tak. To kret ma tak. Więc, proszę pana, to trzeba wymusić. To trzeba wymusić. On musi wiedzieć, że nie będzie miał tej władzy, jak się nie będzie konsultował. Proszę pana, nie ma lenistwa. Nie ma tak, żeby ktoś za mnie to robił. Nie. Nie ma polityków, którzy mają rączki tak. Wszyscy mają tak. I zgarnąć do siebie, ale muszą być pod ciśnieniem takim, że nie wolno im tego robić, żeby się obawiali, że nie ma ich interes nie jest w tym, żeby to robili. Proszę pana, a skąd ja biorę fundusze? Mam fundusze? Nie mam funduszy. Proszę pana, propagandy się nie uprawia metodą plakatów. Zostawmy to im. My sobie pogadajmy z sąsiadem. Jeżeli pan ma i kupuje coś, jeżeli pan coś kupuje i się interesuje jakimś towarem, nie wiem, czymkolwiek bądź, to czy pana bardziej przekona reklama w telewizji, czy słowa kolegi, który powie, słuchaj, ja to mam, albo ja to widziałem, oglądałem i to jest dobre. Jeżeli jedna kobieta do drugiej kobiety powie, słuchaj, ten proszek do prania jest fajny, to jak znam życie, posłuchaj się sąsiadki, a nie reklamy telewizyjnej. Proszę pana, trzeba rozmawiać. Propagandę, czy tam powiedzmy, nam przekonuje się ludzi w kolejce, na przystanku autobusowym, wszędzie, lub gdzie się rozmawia, a nie wielkim... Proszę pana, powoli... Proszę pana, wymuszanie nas przy pomocy tej całej machiny, wymuszanie nas trwa już 20 parę lat, tak? Więc jeżeli 20 parę lat jeszcze nas nie wymuszono do końca, tak? A co więcej, ludzie zaczynają się coraz bardziej budzić. Dlaczego nieważne? Zaczynają się budzić.
W związku z czym, jeżeli się zaczynają budzić, to znaczy, że ta wielka machina też nie jest taka skuteczna. Do pewnego momentu, bo cała propaganda jest tylko do pewnego momentu skuteczna. Jak ludzie sobie zdadzą sprawę, to co ja za każdym razem mówię, tutaj też dzisiaj, że są wymóżdżani, to jest 50% wygranych.